Drodzy Państwo, robię to przede wszystkim dla koni. To dawaj, ty aczkolwiek, może ty... Aczkolwiek zaznaczam, że ja mam straszny lęk wysokości, ale muszę Wam pokazać prawdę. Zobaczcie, to będzie przepiękny dom dla koni. Jakie zdrowe są cegły, jakie zdrowe mury. A teraz chcę Wam pokazać dach, chyba że zlecę. Jezu! Trzymajcie, bo jak zlecę... Ja trzymam. Ale ja mam lęk wysokości, Boże, nie zejdę potem. No właśnie, bo wejść to każdy może. No właśnie, a jak ja potem zejdę? Tam, ale będziecie mieli święty skrzyn, ja nie wejdę. Boże, ja się naprawdę boję. Dobra, teraz wejdzie Piotrek Kulturalny i nagra niby, że ty tam nagrywasz. A potem gdzieś nagramy na tle nieba i będziesz tam stoisz. Piotrze, byłaś tam. Czekajcie. Spuścicie mnie? Na sznurach. Na linkę. Czekajcie, bo ja mam lęk wysokości. To jest zło. Masakra. Józef, ja już tu zostanę na wieki wieków. Amen. Nie wiem, co się śmiać. Ja się kiedyś tak urządziłam właśnie. Kurde, wejść to można. Ale jak później z powrotem, tak? Drodzy Państwo, udało mi się, weszłam tutaj na tak zwane podstrysze stajni środkowej i naprawdę chcę pokazać, że nie żartujemy. To wszystko jest, ten cały dach jest do zrzucenia. Popatrzcie proszę tutaj, w zasadzie już ogród piękny tu rośnie. Tu wszystkie belki się zawaliły. Proszę popatrzcie, no może uda nam się odzyskać jeszcze trochę materiałów, jednak to wszystko musimy zrzucić. To musi być dach zrobiony od podstaw. Chodź Piotrze dalej, pokażmy tutaj, jak to wygląda. Ja nie wiem, czy mi się uda wyleźć w ogóle tam na ten cały dach. Chciałabym, aczkolwiek obawiam się. Zobaczcie, to wszystko niestety, ale się sypie i wszystkie konie, które w tych manewrach skaryszewskich, zresztą te słupy też są przegniłe, popatrzcie tu, Piotrze, w tych manewrach skaryszewskich ponad 60 żyć wykupiliśmy. Ja nie chcę tego ruszać dalej, bo to się zawali wszystko, ale chcę, żebyście uwierzyli nam na słowo, że wszyscy razem możemy kolejny dom dla koni zbudować. To wszystko jest tak na słowo honoru. Przejdźmy dalej, żeby nie było, że tylko jeden odcinek. Zresztą, nie wiem, czy dosięgnę. O, to wszystko się sypie. Tu mamy taki malutki odcinek, że coś może się odzyska, aczkolwiek na bokach cały dach siedzi. To wszystko jest już... No niestety rozsypuje się. Chodźmy dalej, pokażmy, jak to wygląda dalej. Myszko, teraz mam nagranie, nie gadam z Tobą. Później, na razie, pa. No pa. Dobrze, teraz... Proszę popatrzcie, jaki piękny ogród mamy tutaj i byłoby bardzo romantycznie, gdyby nie to, że nie ma po prostu dachu. To wszystko jest, proszę, niestety wszystko się sypie, cokolwiek nie rusza, to odpada. I tu również apeluję do właścicieli firm budowlanych, do właścicieli tartaków. Pomóżcie naszym koniom, tak byśmy mogli ratować dalej. Pomóżcie nam ratować. Chodź jeszcze dalej, bo ja muszę, wiesz, potem trzeba przyciąć, wyciąć. Dochodzimy, mam nadzieję, że nie zlecę. Okay. Nie, no nie powinno się zawalić chyba tak od razu. No a tu, no całość jest taka... Jak widać. Ciekawe, kto mnie ściągnie w dół. Dobra. No
przez całość tej oczywiście, że przyszłej stajni. Popatrzcie Państwo teraz w tamtą stronę, jaki ogromny jest ten strych, a pod spodem może mieszkać blisko 50 koni. Dlatego warto jest nam odrestaurować ten obiekt, który tu cały czas, gdzie nie wsadzę rękę, to wszystko jest sypiące się. Tu zaraz zobaczę, może nie zlecę. Aha, a tamto w ogóle zawalił się, tamta część dachu. Piotrze, możemy, wiesz co, może nie zlecimy, możemy się prześlizgnąć tam i pokażemy może od góry, co? Dobrze, to akurat się wytnie ten fragment, czy chcesz jak... Tam wejść. Najpierw jak się załamie. Ostrożnie, bo tu naprawdę jest już każdy krok może być katastrofą budowlaną. No niestety, to jest wszystko do zrzucenia. Mam nadzieję, żebyś każdy krok sprawdzała wcześniej już. I teraz pójdź w tamtą stronę. Naprawdę bardzo Was prosimy, ten dach cały jest do zrzucenia, ale mury są bardzo solidne, wyglądają, te cegły wyglądają jakby były z cegły klinkierowej. Proszę popatrzcie na ten dachu, jakie przepiękne drzewa rosną, duże. Nie jest to śmieszne, ale spróbujmy, Piotrze, zróbmy kroczek, może się nie zawali. I zobaczcie, te konie, które są tutaj na dole, przy tej środkowej stajni, to są dzieciaki z rzeźni i z Karyszewa, przynajmniej niektóre widać, uważam, bo nosy lecisz. I one bardzo potrzebują tej stajni. To dla tych koni chcemy odrestaurować tą stajnię. Proszę zobaczcie, jak wygląda dach. Są Was tysiące, dziesiątki tysięcy. I gdyby każdy z Was po parę groszy wrzucił na albo na portal pomagamy.pl lub też bezpośrednio na konto Fundacji Tara, jesienią będzie tu przepiękna stajnia z pięknym dachem dla tych uratowanych w tym roku koni. Ponad 60 nowych koni. Będziemy schodzić na dół. Nie jest odważnym ten, kto się nie boi. Odważnym jest ten, kto się boi, a jednak to robi. Nie patrzeć w dół. Czekajcie, gdzie drabina? Tu, okej. Okay. Wcale nie śmieszne. Okej, okay. Dzięki. Patrzcie teraz na Was. Hej. No i kochani, popatrzcie na te mury. Naprawdę mury są bardzo zdrowe. Wejdźmy do środka i zobaczycie, a proszę jeszcze popatrzcie na te nasze koniki. To wszystko są
konie w tym roku uratowane. Jeszcze niedoczyszczone, jeszcze ta sierść razem z gnojem, który wżarł się prawie w skórę. Trzyma się na nich, ale jesienią będziemy już piękne i zdrowe. Jeszcze resztki zaplutych naszych koni, bo choreńkie po prostu, wszystkie były bardzo chore. Dlatego tym bardziej walczymy o to, żeby miały bezpieczny, piękny dom dla siebie już jesienią tego roku. Drodzy Państwo, nie byłoby Tary, gdyby nie marzenia i wielka siła walki. Drodzy Państwo, nie byłoby Tary, gdyby nie Wy. Proszę, zobaczcie oczyma wyobraźni. Tutaj będzie szedł korytarz, a tam drugi. Po środku będą boksy, na dwie strony drzwi będą otwierane. Pod ścianami również będą boksy dla wielu koni. Blisko 50 koni w tej stajni, w tym obiekcie może się zmieścić. Będzie piękną, zresztą widzicie, jak wstawimy okna w otwory okienne, jak tutaj będzie jasno, jaka to piękna i przejrzysta stajnia będzie. Bo to będzie kolejna stajnia. Tamte poprzednie tak samo wyglądały. I wiem, że damy radę, ale tylko razem. Zobaczcie, zobaczcie, jakie tu piękne boksy będą za chwilę. I usłyszcie rżenie koni, które tu będą mieszkać. Nie, no bo to piękna stajnia wyjdzie, jasna, przejrzysta. Wielkie czyny powstają z ogromnych marzeń. Tak jak nasze wielkie marzenie, że uratujemy wszystkie polskie konie poprzez zmianę zapisu w ustawie, tak wierzę głęboko, że jesienią tego roku będą mieszkały tutaj uratowane przez Was konie.